Cześć moje kochane papatki. Dzisiaj przychodzę znowu z filmem kulinarnym i dzisiaj będzie tutaj główną królową naszego dania cieciorka, czyli ciecierzyca. Tak ona wygląda, jak jest sucha. Ma takie ziarenka, wygląda podobnie jak groch, tylko groch jest troszeczkę mniejszy. Jest to roślina strączkowa, tak naprawdę hodowana w Indiach. Inaczej jest nazywana grochem włoskim. Też ma taką nazwę. Jest bardzo bogata w błonnik, tak? Ma bardzo dużo różnych fajnych witamin i bardzo, bardzo dużo białka. Często zastępuje cieciorka, zastępuje mięso, tak? Najczęściej po nią weganie sięgają. Można z niej zrobić bardzo różne dania. Ja dzisiaj zrobię sałatkę, ale jeszcze jest znana z hummusów, tak? Różnych dipów. Falafel też, słuchajcie, robi się z cieciorki. I co jeszcze? Bardzo tanie ziarenka, tak? Tanie ziarenka, które rosną dwukrotnie po ugotowaniu. No jedyny problem jest taki, że trzeba ją namoczyć. Czyli tak, ja już sobie ją namoczyłam wczoraj, ugotowałam. Po ugotowaniu wygląda ona tak, gotujemy ją około małą godzinkę. Jeżeli chcemy przyspieszyć proces gotowania cieciorki, to słuchajcie, dodajemy do tej wody pół łyżeczki sody oczyszczonej. Wtedy ta cieciorka zrobi się miękka i szybciej się ugotuje. Także mamy ugotowaną cieciorkę. Też możecie użyć z puszki, ale ta z puszki to nie to samo. Tak przynajmniej ja uważam, jednak ugotowana przez nas jest super. Można od razu więcej ugotować, potem można ją zamrozić, tak? Można z niej z części zrobić sałatkę, z części jakiś dip można zrobić. Jak uważacie? I teraz tak, co my dodamy do tej sałatki? Dodamy, słuchajcie, dodamy cebulkę, o piesek nam tutaj szczeka, dodamy cebulkę pokrojoną, taką dość sporą szalotkę, słuchajcie, także dodajemy do naszej sałatki. Dodajemy, słuchajcie, jedną dużą, taką soczystą, piękną, pokrojoną paprykę. O, to taka będzie, słuchajcie, sałatka, może być do pracy, na kolację. Tutaj mam, słuchajcie, jedną, to jest seler naciowy, pokrojony na drobno i natka pietruszki. Tak, żeby było coś zielonego, zdrowego. Seler naciowy i natka pietruszki. Do tego dodaję zielony ogórek. Można obrać ze skórki, można wyciąć te ziarna. Ja z premedytacją tego nie wycięłam, dlatego że tutaj te cztery głodomory stoją za tą kamerą i to będzie zaraz zjedzone. Tutaj nic nie podleci wodą, po prostu to będzie zjedzone. Także nic nie wycinałam, wszystko zjemy. I może powinny być pomidorki pokrojone w kostkę, w sklepie były brzydkie, więc są koktajlowe. Więc są koktajlowe, pokrojone i tutaj lecą do naszej sałatki. Teraz tak. Do sałatki możecie użyć majonezu, też będzie dobra, ale lepsza jest z takim dipem. I teraz chciałam Wam tutaj pokazać, jak ja robię taki dip do sałatki. Dodaję łyżkę musztardy. Tak, taką sporą łychę musztardy, a nawet jeszcze trochę, bo ta miska tej sałatki jest taka też, ta miska tej sałatki jest też taka spora. Do tego dodaję... Tutaj jest coś ostrego, tak? To jest akurat miodowa musztarda. Do tego dodaję coś słodkiego. I tutaj dodaję łyżeczkę prawdziwego miodu. Tak? Coś z takiego ostrego, coś słodkiego. Do tego ja jeszcze trochę pieprzu dodaję, bo ja tak lubię. Można tutaj, można bezpośrednio do sałatki, to potem jeszcze sprawdzimy. I teraz do tego wszystkiego, ten dip też można w słoiku przygotować, ale po prostu ja tutaj wolę tak. O. Mieszamy ten miód razem z tą musztardą, dokładnie mieszamy. I teraz tak jak robiliśmy majonez, ciurkiem dodajemy olej, tak? Ja tutaj sobie akurat do tego dipu dodam olej rydzowy. Macie inny olej, macie z pestek dyni, możecie dodać olej lniany, tak? Co tam macie? O, tutaj jedną łyżkę dodałam. No tej sałatki jest dość sporo. Drugą, trzecią.
O, taki majonez nam się zrobi. O, widzicie? Taki sosik nam się zrobi. I teraz coś kwaśnego. A kwaśne to jest ten mój ocet z bzu czarnego, który Wam pokazywałam, który będę z Wami też robiła. I tutaj możecie to być tak tego, on nie jest ostry, to nie jest taki spirytusowy ocet, więc tego może być, o, nawet tak dość sporo. I mieszamy dokładnie i taki fajny sosik nam wyszedł. Tym sosikiem, takim słodko-kwaśnym, polewamy naszą sałatkę. Polewamy naszą fajną sałatkę, ona będzie bardzo odżywcza. Tutaj nie trzeba już żadnego chlebka. Też jest fajna dla babeczek, które się odchudzają. Ona ma dużo błonnika. Fajna w pudełko do pracy. Mi się wydaje, że tutaj będzie jeszcze za mało pieprzu. Więc ja jeszcze ją trochę tak dopieprzę. Ja ją tak trochę dosolę, bo ja tej cieciorki też podczas gotowania nie soliłam. O, i trochę tutaj jeszcze soli. I słuchajcie, to wszystko mieszamy. O, to wszystko mieszamy. O. I wychodzi nam piękna, kolorowa, taka pożywna, fajna sałatka. U nas tutaj pięknie pachnie, bo ten świeży ogórek z tą papryką. Także zapach jest niesamowity. A to tylko sałatka. O, zobaczcie, jaka fajna, kolorowa. Myślę, że każdemu będzie smakowała. Tutaj warzywa też możecie inne dobierać, według uznania. Co tam macie w lodówce, to Wam się podoba. Mogłam jeszcze rzodkiewkę wkroić, bo akurat dzisiaj fajna była w sklepie, ale nie. To uważam, że wystarczy. Duża micha taniej, pożywnej sałatki. Myślę, że Wam się spodoba. Napiszcie, czy coś takiego robiłyście, czy zrobicie, czy Was zainspirowałam, czy w ogóle znacie cieciorkę, bo nie każdy zna cieciorkę. Zachęcam Was, żebyście ją same ugotowały w domu, nie kupowały gotowej w puszce, zobaczycie, jaka jest fajna. To naprawdę dużo czasu nie zajmuje. Zasubskrybujcie nasz kanał, tak? Jeżeli Wam się filmik podobał, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!